Gdyby owca mogła w Minecrafcie sprzedawać rzeczy, to ciekawe, co by chciała mi sprzedać. Co?! W dzisiejszym odcinku zagramy w Minecrafta, w którym będę mógł handlować dosłownie ze wszystkimi mobami. Co ciekawego będę mógł dzisiaj kupić? Przekonajmy się. Bang! I kliknij suba po więcej szalonych filmów. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co sprzeda mi świnia, ale jeszcze bardziej ciekawi mnie, co sprzeda mi lama. Cyk pyk do góry do lamy, sprawdzić to! Dzień dobry, pani lamo. Co ciekawego mogę kupić? O, miotana mikstura krzywdy. Od kurczaka mogę kupić strzały. A od owcy, jak patrzyłem, mogę kupić TNT, tylko za wszystko potrzebuję zapłacić szmaragdami. No pewnie, no bełta na plecy mi puść. Dobra, chodźmy po drzewo, żeby zrobić sobie pierwsze narzędzia. Dobra, czas podciągnąć portki i ruszyć na przygodę, bo gotowy jestem. Okej, wejdźmy na najwyższy punkt tego miejsca i zobaczmy, czy nie opodal nas przypadkiem nie pojawiła się jakaś struktura. W sensie, ja chcę villagerów, bo chcę szmaragdy. Mamy to. Tylko trochę gorzej z zejściem stąd. Krzemyczek. A co sprzedaje koń? Czekaj, co mogę dostać? Koniu, ty jesteś... Panią diamenty sprzedaje normalnie! O, diamentowy koniu, jaka jest twoja mądrość! Brak, bo konie nie mówią. Nieważne, chodźmy do wioski. Dobra, cel mamy namierzony. Są villagerowie i jest pan Zbyszek. Okej, co mogę od was... Czekaj, bo ja bym poszedł szmaragdy kupić. Za 6 skór to się w ogóle nie opłaca. Ej, mamy tego ziomka, co... Star, a to jest łuczarz? Stary, a dlaczego ty nie chcesz patryków za szmaragdy? Poczekaj, panie łuczarz, to trzeba ci zmienić opcję. Ej, tutaj do roboty, nie tam! Nie ma korzystania z takich kotłów! O, się ciemno zrobiło. No śpilko lotu. Okej, panie odwłoku, czy już chcesz paty... Czy możesz dodać mi jakąś inną ofertę? Przepraszam bardzo. Mamy to w końcu! Dobra, to ja muszę pójść teraz jeszcze dać niesamowicie dużo drewna, panie Zbyszku. Zaraz sprawdzimy, co ty sprzedajesz. Krowo, co? Ostrość 10 odrzu... O, pani krowo. Sympatycznie. Dobra, który chciał patyki? Ty chciałeś patyki? Ej, pa... Ty chcesz za 8 patyków jeden cały blok szma... Przepraszam... Czekaj! Ty, panie łuczarz! O, ty zło... Chciałeś mnie na szmaragdy oszukać? Ty jesteś złodziej? Oszust? I menda, panie! Ja ciebie jednak bardziej lubię, panie villagerze. Wymieńmy się. Oj, ale fajnie. Ty chłopie, ile ja będę miał szmaragdów teraz, ja mogę kupić wszystko! Jeny Andrzeju! Dobra, czekaj. O, 32 bloki szmaragdu, myślę, że mi wystarczy. O, czekaj, czy ja mogę już kupić dwie perełki? Byłoby naprawdę sympatycznie. O, albo 18. 18 to też fajna liczba, nie? Masz, dwie tobie dam. Co dwa oka, to nie jeden. Czekaj, jakoś tak? Idziemy na zakupy. Panie Zbyszku, co mogę u pana kupić? Przepraszam bardzo. Zbyszek, ty dajesz kowadło i blok żelaza? Zbysiu, ja nie muszę cię dzisiaj bić. Piona! Ła! Czekaj, ła! Zbyszek, piątkę miałeś przybić, a nie mielać! Zbyszkowi się pomyliło, zamiast piątkę chciał przybić mnie. No nic, w takim razie... Ej, no nie, no nie możemy się bić, Zbyszek. Ja muszę z tobą handlować, ja chcę to kupić. Jedno kowadło, albo wiesz co? Mam lepszy pomysł. Chodź, Zbysiu, chodź! Uwaga, tam na dole! Zbyszek, ty masz zbyt twardy łeb. Zbyszek, pa to! Trzeba jeszcze wyżej wejść. Zbyszek! Kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Dobra, zapomniałem, że muszę od niego kupić żelazo. Zbyszek, sorry, jeszcze nie. Poczekaj chwilę. Zbyszek, a może jednak mi coś sprzedasz tak po starej znajomości? On chyba jest zły o te kowadła, coś tak czuję. O, czekaj. O, dobra, teraz już mogę cię utłuc kowadłami. Teraz już nie ma problema. Zbyszek, to nie ja, to kowadło. A miało być tak miło i sympatycznie i popać i nic z tego. Okej, to może jak już tutaj jestem, to bym sobie narzędzia zrobił i resztę rzeczy. Genialnie, teraz jestem cały z żelaza i pachnie jak podkłady kolejowe, coś niesamowitego. Upgrade, idę do krowy, bo ona sprzedawała fajne rzeczy, czekaj. Krowa, a mała krowa też? Ej, mała krowa też. Dobra, to ja bym od ciebie poprosił, krowa, ostrość 10 do miecza i odrzutu nie chcę, wiesz, ja chcę tylko ostrość. A, no jeszcze miecz bym kupił. Czekaj, krowa, muszę kupić jeszcze level. 64? O nie, za dużo szmaragdów wydałem! No nic, trzeba sobie teraz rzucić tym w głowę. No i to jest to! Ej, czekaj, ty głupi! Nie tu! Krowa, daj mi jeszcze jedno, bo zapomniałem. Przecież koń sprzedawał diamenty, a ja w żelazie biegam jak głupek. Panie koniu! Panie koniu! Tam stoi. O, i to jest dopiero biznes! Z panem koniem to można handlować, nie to co z tamtymi gałganami. 13 tylko? Ojoj. Panie konie, bym chciał więcej, o, dziękuję. Ej, od kurczaka co mogłem kupić? Strzały, ej, te też poproszę strzały, czemu nie? O nie. O, panie kurczaku, to... Mogę z powrotem, bo... Z powrotem, bo jesz maragdy? Mogę?
Patrząc na słońce, chyba śpiulkolot mnie wzywa. A świnia co do? A, od świnie nie chcę, a ty? TNT! Też poproszę. Ty, ja muszę kupić trochę patyków teraz, bo mi się kończą rzeczy. O, 12 TNT, niech będzie. Ty, a ciekawe, czy mogę handlować z tymi niebezpiecznymi mobami, w sensie te, które mnie nie lubią. Fajnie by było, tylko będę mnie chyba bić w trakcie. Jak mam handlować niby z creeperem? O, ty, po to ile rzeczy. Elegancko, tak mi się podoba. Oj, teraz to będzie miecz. Oj, proszę bardzo, od razu lepiej, to weź wywal, tego już niecę. Dobra, para iść po więcej patyków. Dobra, myślę, że wystarczy. Wybierzmy się teraz może tak delikatnie w stronę Netheru, żeby zdobyć resztę rzeczy. I być może po drodze spotkam kogoś jeszcze, kto będzie chciał mi coś sprzedać. Ty, tam jest koteł. Ja chcę kupić coś od koteła. Panie kocie! O! Można? I można. Tylko zwiększony skok, okej, ale muszę... O, koteł, czekaj. Nie uciekaj, to cię naprawdę chcę coś kupić. A! No chodź! No, żeby teraz kota gonił. O, dobra. Stój. O, no i super. I mam, i elegacko. To... Już poszedł? Czy tam się coś pali? Czy to oznacza, że tam jest lawa? No pewnie, że tak. Co można kupić od Ender Dragona? Nie wiem. Wiaderko, cyk. Wody zapomniałem. Okej, mamy to. Jestem ciekawy, czy w tym świecie takim normalnym teraz jeszcze ktoś mógł mi sprzedać na przykład Blaze Rody, to wtedy by... O, czekaj, jeszcze tutaj. To wtedy nie musiałbym chodzić do Netheru, ale no pewnie tak nie jest. Raczej trzeba to kupić. Znaczy kupić, pójść do fortecy i sobie utłuc. Nieważne, wchodzimy, zobaczmy, gdzie my będziemy. Dzień dobry. Okej. Już widzę fortecę. Kordy zapisane. Tam są piglidy, do handlowanka. Co oni mogą mi sprzedać? Panie, czekaj, pan. Ej, podoba mi się, stary, to jest genialny pomysł. Ja z chęcią zakupię sobie, proszę pana, jakby można było takich sztuków złota 10. Dziękuję. Po co mi? Nie wiem, ale za darmo to uczciwa, znaczy za darmo. Za patyki to uczciwa cena. Tam jest pan szkielet. Panie szkielet, można do mnie prosić tak na dół zeskoczyć? Chodź tutaj. Ła. O. Ej, można, pa. Nieskończoność. Ja poproszę, moc też poproszę. I płomień to już niece, ale to poproszę. Ty, jakie rzeczy, jak zrobię sobie teraz łuk, to ja będę mistrzem. Dobra, ciekawe jestem, co nam mi sprzedawały Blazy i przede wszystkim, co może sprzedać mi Wither. Znaczy Witherowy szkielet na przykład. Tylko nie wiem, jak zejść tu. Mam pewnego pomysła. Ej, tam na dole jest ten Strider, może on by mi coś jeszcze sprzedał. O, i zrobiony. O, no, ładnie, bardzo ładnie. Panie Witherowaty, można prosić na sekundę, bym chciałbym coś kupić. O, czekaj pan. Dobra, możemy kupić... Ła! Który to? Ty, ja bym poprosił, czekaj, bo fajne rzeczy masz. Ale ochronę ja bym chciał sobie wrzucić do jakichś rzeczy. Bo czemu nie? Masz tapkę Netheru, to się zostaw, to już nie chcę, dobra, to idźcie pan. Oj pa, ochrona 20, genial. Czy ja tutaj właśnie słyszę Gasta? Chcę kupić coś od Gasta. Tam jest pan Blaze, o nie. Będzie szczelą. Ty, ja nie mam łuku, dlaczego ja w ogóle łuku nie mam? Gdzie jest ten Blaze? Ała, oj prosto w łeb. Dobra panie, czekaj pan, co pan sprzedajesz? A to nie chcę tego. Najważniejsze, że mnie nie boli. Kurde, myślałem, że coś fajniejszego będzie sprzedawał. Ej, mi pałka spadła. Ej, gdzie ten Blaze? Okej. Można prosić tutaj jakoś, żebym mógł pohandlować, zapraszam. Jak ja mam tam niby do niego dojść? Przecież to jest absurdalne. No za wysoko lata. Może tak tarczę bym sobie zrobił, ale to tylko przez szacunek do tych Blaze'ów, bo tak to bym nie robił, bo to bez sensu. A może tak tu na dół? Tam jest Magma Cube, od niego też coś chcę kupić. Dobra, chodźmy do tego Magma Cube'a, zobaczmy co on będzie chciał mi sprzedać. Dzień dobry. Okej. Ty, on sprzedaje podkę ognioodporności akurat jak... O, panie, akurat jak nie potrzebuje. No tak coś czułem właśnie, że ten Piglin, naprawdę mnie wszystkie atakowały. Okej, czekajcie, bo Piglin jest, może coś od niego kupię jeszcze. Ender Perła i siła... O, ja bym chciał taką strzałę. Chociaż może i nie. Ty, tam są stridery. Pa to! Co one się tu wzięli? Co coś od stridera? Co mogę kupić od pana stridera, panie striderze? Nic, no trudno. Czekaj, bo jest noc, a ja mogę handlować w tą piękną noc! Fajerwerki sprzedaję, tylko nie wiem, jak pan to od niego kupić. Mikstura na szybkość to nie chcę. Kupię sobie 4 fajerwerki. Po co mi? Nie wiem. Żartowałem, kupię więcej. Okej, chodźmy dalej. Co mogę jeszcze gdzieś kupić? Dobra, jest zombie i śledź. Co oni będą sprzedawali? Panie zombiaku, dzień dobry. Żelazo, to nie chcę, to głupie. Śledziu? Co sprzedajesz? I skrzydła? Nie, dzięki, mogą się nie przydać. Dobra, nic ciekawego tutaj nie znajdę, po prostu chodźmy do spania. Ej, mam pewien pomysł, bo ja mam fajerwerki, nie? Zejdźmy gdzieś trochę niżej, jakby się udało do kopalni. I gdybym znalazł gdzieś tutaj nietoperza, mogę z nietoperzem pohandlować? Czy ma tak ciemno? Panie nietoperzu! Może jak ciemno? Panie nietoperzu!
nauczyciel. Tyle ja go słyszę gdzieś. Słyszałem dźwięk nietoperza. Gdzie jesteś? Ciepło, zimno, zagrajmy cokolwiek. Tu! Okej. Okay. Czekaj! O to chodziło, panie nietoperzu, cały czas! Gdzieś pan był, jak pana nie było! O, dobra, już mnie normalnie słychać. Elytry ma... Uuu, panie... Teraz to ja mogę iść na smoka. Dobrze, tak więc? Myślałem, że to pszczoła. Pszczoła też bym coś kupił. Enderman! Panie Endermanie, można? Czekaj. Czekaj, no ja chcę coś kupić! Poczekaj pan, gdzie pan biegniesz? Uwaga! O! Grabiesz! Teraz, jak już nie potrzebuję... Ty ciadu jeden ty. Dobra, weźmy, wymienimy sobie pałki na płomienny proszek i zróbmy z tego enderowe perły. Pyk. W tamtą stronę. Okej, okay, mamy litry, mam fajerwerka. I drewno podnieś. Fru! Lecimy! Ciekawe tylko, jak to daleko muszę polecieć. Czy to jeszcze dalej? Jeszcze dalej. Okej, okay, dobra, czy to tutaj? Do tyłu! Ale czekaj, bo tam widzę, że jest ten pilaczerów przystanek, chcę z niej pohandlować. Co oni mogą mi sprzedać? Czekaj. Bo ja zapomniałem, że ja dalej nie mam nici, nie? Tak, żeby sobie łuk zrobić. Dzień dobry, zostawiam biolkę. O, ty! Tak okuszę, to ja poproszę. Okej, okay. Dzięki stary, nie ma za co. Ej, mam łuk, a ten zniszczony trochę. Dobra, czekaj, ja miałem stronko znaleźć, a nie takie bzdety. Okej, okay, dobra, to wraca, tam szło do przodu, czyli to musi być gdzieś tutaj pod tą górą. O, dzięki. Pod tą górą! Tu będę się kopał. Dobry pomysł, weź wiadro z wodą w razie czego. O! Pan Silverfish! Wither? Co? Czy ja mogę kupić jajka Withera? Czy ty jesteś poważny? Okej, okay, nieważne. Ważne, że dotarłem do tego. Idź mi stąd! Dobra, gadzino. O, Stronghold, ale szybko. O to chodziło. Pyk, 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 pyk. Oła, no nie, nie pchaj, panie, nie pchaj. Okej. Czy ja mogę handlować z panem smokełem, czy nie mogę? Ale mam kuszę, ty, jak mu przyłożę z tej kuszy, to on nie wytrzymie. Wow. Ej, nice. Czemu nigdy z kuszy nie korzystałem? To chyba wszystko. Okej, okay, smok leci, czekaj, czy ja będę coś od niego kupić, bo jestem niesamowicie ciekawy. Mogę! Co jest? Motyka! Co?! Motyka, ale... Ja przepraszam, panie smoku, że to tak szybko, ale... Ja żebym się nie spodziewał po prostu! Co mogę kupić od pana Withera? Panie Witherze, czekaj chwilę! Panie Witherze, chcę coś kupić! Panie Wither! Teraz ja zrobię nowego. Mogę? Okej, od Witherów chyba się nie da nic kupić i mam wrażenie, że coś zrobiłem źle. Ale pokonałem jednego. Chociaż coś, dobra, ja stąd idę, bo to już nie moja zabawa, papa!